Marszałkiewicz, Indycage.pl, znajdujemy się w klubie Signless przy okazji oficjalnego ważenia przed galą TFL19 Christmas Time, a jest ze mną Cezary Kęsik. Witam serdecznie. Witam. Przede wszystkim chciałbym zapytać, jak to jest skakać między organizacjami, mieć w ogóle ten komfort, no bo jest pewnie mnóstwo zawodników KSW, którzy też chcieliby się pobić poza organizacją, a jakby może i mogą, ale bardziej za granicą, a tych ofert też nie ma ciężej im szukać, a ty masz tak naprawdę z nich wszystkich najprostszą drogę, jeden telefon i tu jest propozycja, a tu jest zgoda. No tak, Jacek taki kontrakt wynegocjował, że mogę się bić na TFL-u i mogę się bić na KSW. No dla mnie dobrze, tak, bo tak naprawdę po gali w Chorwacji pociągnąłem przygotowania, nie miałem żadnej kontuzji, można powiedzieć, że tam tydzień sobie odpocząłem i 5 tygodni treningów, no i mogę się bić u siebie w Lublinie dla swojej publiczności, dać im trochę radości na święta i taki prezent, można powiedzieć. Wysokie tempo walk, ale chyba takie idealne jak dla zawodnika, który gdzieś tam jest, dopiero gdzieś rozpędza się i taranuje kolejnych rywali. No trzy walki w roku, no to tak naprawdę już bez względu na to, co się wydarzy w sobotę, jutro w klatce, ale w ogóle dobre tempo, dużo walk, no też przekłada się i na formę, na dobre podtrzymanie formy, na też oczywiście na finanse. No można powiedzieć, że cztery, bo na początku roku miałem obronę pasa. Aha, z Bureszkiem. Faktycznie, leciałem już. No później miałem KSW, później KSW i teraz znów TFL. W ogóle. No, nie dodając wojskowych zawodów, startowałem też w judo dwa razy i w bliskim kontakcie. To można powiedzieć, że 7 startów, no ale zawodowych 4. Dużo, tylko że mówię, no to jest gala po gali. Praktycznie na jednych przygotowaniach ciągniemy ten miesiąc czasu, dajmy na to, i walczę dla następnej organizacji, tak jak teraz dla TFL-a, no bo tak to było ciężko 4 walki w roku stoczyć. Powiedz w takim razie coś a propos twojego rywala, kiedy to nazwisko usłyszałeś i czy dało radę się w ogóle pod niego może tak przygotować? Chyba 4 dni temu dowiedziałem się, że mam zmianę rywala. No co, no w 4 dni nic nie można zrobić tak naprawdę, ale sama jego osoba jest osobą, można powiedzieć, podobną do Jokera. Też jest leworęczny, też kopie high kicki, low kicki, ma mocną tylną rękę. No i można powiedzieć, że taktyka na Ilicza jest podobna tak samo jak na tego mojego nowego rywala. No i zobaczymy, co to będzie. No, każdy zawodnik jest inny, może on też coś zmieni. No nie wiem, zobaczymy jutro. Deal generalnie jest dobry między KSW i TFL dla zawodników, ale no jest to taka walka, może nie pułapka, ale jesteś w takiej sytuacji dość niekomfortowej, no bo masz już pozycję w KSW wypracowaną. Rozmawialiśmy z Wojsławem Rysiewskim, no wiadomo, obejrzenia was na kanale od paru dni, on już ma większe zamiary. Większy niż mniejszy w stosunku do ciebie, chce jakiejś głośnej, większej, dużej walki dla ciebie. No, ta walka daje ci jakieś, jakby wiadomo, zastrzyk finansowy, ale też podtrzymanie formy, gdzieś sprawdzenie się, doświadczenie. No ale w razie, gdyby coś poszło nie tak, no to cofa cię nie tylko w TFL, ale też pewnie w oczach włodarzy KSW. No właśnie nie wiem, jak to by było, gdybym, nie daj Boże, przegrał tą walkę. No ale nie nastawiam się na to, jadę jutro po 11 wygraną z rzędu, 11 zwycięstwo. No i nie myślę nawet o tym, że mogę przegrać i że Federacja KSW by się na mnie za to obraziła. Biorąc pod uwagę, że no, Christmas time to jest jedno, dwa, że to naprawdę idę we wtorek święta, tak naprawdę już się zaczyna Wigilia. Mocno to przeszkadza, czy właśnie jest to idealny moment, bo waga zrobiona? Walka, już można tak naprawdę w niedzielę wjeżdżać w ciasta i we wszystko, co związane ze świątecznym stołem. Myślę, że to jest właśnie idealny moment na walkę, ponieważ każdy z nas trzymał tą dietę. Teraz ostatni tydzień był, no można powiedzieć, ciężki, każdy robił tą wagę. Jesteśmy głodni, głodni zwycięstwa, ale też właśnie głodni, bo idą święta i będziemy mogli siąść przy wigilijnym stole i jeszcze z większym apetytem to dobre jedzonko konsumować. No i przede wszystkim będzie można odpocząć w rodzinnej atmosferze, tak, no bo dużo wyrzeczeń, tak jak ja pracuję normalnie w wojsku od 8 do 15 codziennie, wieczorem trening i tak naprawdę nie mam czasu dla rodziny, dla żony,
jest tylko praca i trening i właśnie ten okres świąteczny jest taki, że będziemy mogli spędzić je razem. Żona jest z tobą, wspiera cię. Tobie to przeszkadza, pomaga, jak ogląda twoje walki? Albo inaczej zapytam, jak ona to znosi w ogóle? No bo różne są szkoły, nazwijmy to. Jedni zawodnicy zapraszają, nie mają z tym problemu na trybuny. Partnerki żywo dopingują, jedni nie mogą na to patrzeć i czekają tylko na SMS-a z wynikiem. Jak jest u was? U mnie jest dobrze, żona na każdą walkę jeździ, ogląda, dopinguje. Ona nie ma z tym problemu, ja też nie mam. Tak jak walczy u siebie, jest bardzo dużo kibiców. Cieszę się z tego powodu, bo zawsze jest ogromny doping i jeżdżą za mną. Ale też mówię, nie mam problemu, jak było w Chorwacji mniej tych kibiców i więcej kibiców rywala i też nie miałem z tym problemu, żeby wygrać. No powiedz, co by się wydarzyło, gdyby twoja małżonka zdecydowała się wejść na matę i wejść do klatki. Jak ty masz podejście do tego? I od razu przy okazji zapytam do żeńskiego MMA w związku z tym. No ja wolałbym, żeby nie próbowała. Wolałbym, żeby nie próbowała. Niech robi sobie to, co robi. Ale jak generalnie, jak się dziewczyny biją, po prostu już mówię o naszych zawodniczkach tutaj, czy na tej gali, czy na innych, to jakby żeńskie MMA ok, czy nie jesteś fanem? Nie, jestem fanem żeńskiego MMA. Dziewczyny dają dobre walki. Lubię popatrzeć, ale mówię, swojej nie chciałbym widzieć w klatce. Jako jest od KSW, bym chciał zapytać. No marzec jest pierwsza gala. KSW zawsze wolno się rozpędza, nie pamiętam. No musiałbym się bardzo cofnąć, ale chyba aż do gali 26, chyba ona była w lutym z Michał Materla, Jay Silva, ale nie jestem na 100% przekonany. Wolno się KSW rozpędza, czy no jeżeli się okaże, że nie widzą cię na marzec, to kolejne daty nie są dla ciebie problemem, no bo wydaje się, że pewne jest 6 gal, ale jest mowa, że nawet jak się uda, to i 7. Mhm. Nie wiem, tak naprawdę to żyjemy jutrzejszą galą i żeby tą walkę wygrać. No a KSW, no zobaczymy, no jeżeli będzie propozycja na marzec, no to co, no święta, Sylwester, no i myślę, że połowa stycznia i trzeba będzie rozpocząć przygotowania, ale mówię, na razie nic nie wiadomo, na razie jest cisza, chcę wygrać tą walkę, a co będzie później, to dopiero pewnie po nowym roku się dowiemy. No jest szansa, w zależności od tego oczywiście, kto będzie twoim rywalem, że kolejne zwycięstwo w KSW powinno ci dać w teorii chociaż szansę walki o pas. Wiadomo, że do tego jeszcze długa droga, no bo najpierw trzeba walkę ogłosić, musi być rywa, no musi być zwycięstwo i tam jest wiele rzeczy zmiennych. No ja chciałbym w takim razie ciebie zapytać, jakby się tak potoczyło i wygrasz w pierwszej połowie roku i KSW wpadnie na pomysł, żeby cię zostawić na przykład na grudniową galę, czyli za rok ze Scottem Askamem, przyjmując, że ten pas ma. W twojej opinii masz pomysł, jak z nim wygrać? No bo no nie znalazł na niego sposobu ani Michał Materla, ani Mamed Khalidow. No nie wiem, ja tak daleko nie wybiegam w przyszłość. No wiadomo, jakbym wygrał kolejną walkę w KSW i dostał propozycji i szansę walki o pas KSW, no to wiadomo, żebym nie odmówił, tak? Byśmy siedli z trenerem, z menadżerem i wszystko przeanalizowali. No i na pewno byśmy wzięli tą walkę i przygotowali się konkretnie pod Scotta. I to jest MMA, to mogę przegrywać dwie rundy i w trzeciej rundy mogę wygrać, tak? Jak oglądałeś walki Scotta, no Michał pokazał, że da się, no ale finalnie, mówię o drugiej walce oczywiście, no bo tej pierwszej nie za wiele się udało pokazać, ale no tutaj już piekielnie dobry game plan na walkę z Mamedem. Czy ty, oglądając te walki, bo na pewno śledzisz, to widzisz luki, widzisz gdzieś dla siebie szansę? No Scott jest bardzo dobrym zawodnikiem, ma bardzo dobrą stójkę, pokazał z Mamedem właśnie, że ma bardzo dobry parter. Ja byłem właśnie na seminarium ze Scottem we Wrocławiu i gadałem z jego menadżerem, to właśnie dużo ludzi myślało, że Scott nie robi parteru, że ma słaby parter, a tak naprawdę ma czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu i on bardzo dużo robi tego parteru, tak? No mówię, to jest MMA, może udałoby mi się trafić go tak jak Michał Materla go tam trafił i Scott upadł, tylko no po prostu Michał nie wykorzystał tego i go nie skończył, a ja myślę, że no wiadomo, no nie wiem, no Scott jest bardzo dobrym zawodnikiem, ja jakbym się miał pełny okres przygotowań, 3 miesiące, to nie stawiałbym się aż tak bardzo na straconej pozycji. No nim ta walka, no to jeszcze walka jutro, ale też cały czas rozmawiamy o pasie, także co, ja ci życzę
powodzenia w takim wypadku, niech pójdzie wszystko po Twojej myśli, no i pogadamy po walce i przeanalizujemy to, co się tam w niej wydarzyło. Ja Ci dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia później. Dziękuję za wywiad. Dzięki.